Hej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Moonlightera, kochani. Troszeczkę posiedziałem, zresztą widzicie ile mam w tej chwili życia. Troszeczkę posiedziałem, poexpiłem, poeksplorowałem. I udało mi się zebrać wszystkie surowce na kompozyty numeru 5. I tak, mistrzowskie pięści mamy już ulepszone na maksa. Hełm, napierśnik i buty również, znaczy ulepszone. Zrobiliśmy najlepszy model. Teraz ogólnie będziemy szli, zresztą widzicie, mam nawet kasy. Będziemy się to teraz ulepszać wszystko i będziemy się zastanawiać w sumie na co będziemy chcieli iść, bo ja wiedziałem, że tutaj enchanty są różne. Jeżeli chodzi o zaklinanie broni, no to zbytnio nie mamy takiego pola manewru, no oprócz tego, że są DPS-y większe. To sobie już w tej chwili to zrobimy. Ulepszone na max, rozumiem. Kiedyś chyba były cztery ulepszenia, ale okej. I no i co? Zostały nam jeszcze budki. Zostały nam jeszcze budki, bo trzy ulepszenia. Mamy do wyboru więcej HP, więcej armoru, minus 3 movementu. Tu jest troszeczkę mniej HP. Ale to jest troszeczkę więcej HP, ale mniej armora. Mniej armora, ale wiecie co, ja bym chciał jednak na ten armor pójść, dlatego pójdziemy troszeczkę mniej HP, ale bez zmniejszenia prędkości i bez innych modyfikacji. Dobra, ulepszamy sobie to. Ulepszamy sobie to. I ulepszamy sobie to. I kochani, w tej chwili jesteśmy ulepszeni na maksa. Mamy mistrzowskie pięści plus oraz hełmy i tak dalej. Cały armor mamy na plusie, więc to jest fajne. Tym pacanem to ja się namęczyłem strasznie, naprawdę strasznie, żeby wszystko tutaj to powybierać. To jest po prostu dramat, to jest dramat. No ale udało się, idziemy w tej chwili, może jeszcze potki zrobimy, chociaż nie, potki w sumie nie zrobimy, zrobimy je już jak będziemy w lochu. Skończyliśmy Katie Rain, znaczy skończyliśmy, no wy jeszcze chyba nie wiecie, bo to jest w sumie dzisiejszy odcinek, jutro wchodzi Katie Rain, no dobra, jutro wchodzi ostatni odcinek z Katie Rain i zaczynamy już co innego nagrywać, dlatego chcę Moonlightera również doprowadzić do końca, mimo wszystko. Tylko wiem, że to nie będzie takie proste, no ale kurde, teraz te DPS-y są piękne. Aż się chce grać. 9,5 tysiąca. Nawet tego zbierać teoretycznie już nie muszę. Bo po co mi ten szrot? Mam tyle kasy. Au. No tyle kasy, a Shiro... Shiro już się musiał dać walnąć. Szlam zbieramy. Zbieramy szlam. To jest najważniejsze w tej chwili. Możemy z tego potki robić. Dobra. Pykło, pykło. Oczywiście Shiro zna się to złapać. No ja tak mam. Ten typ tak ma. Mówię, nie wiem nawet czy warto zbierać w tej chwili te surowce, no bo jednak już to trochę wyfarmiłem. Ale nawet w ogóle moje umiejętności troszeczkę jednak też wzrosły. Jeżeli chodzi o tą grę. Też z tymi zawsze mam problem, więc tutaj się raczej nic nie zmieni. No właśnie, o tym mówiłem. O tym mówiłem, z nimi mam zawsze problem. Dobra, jest przejście. Potki, czy ja mogę kupić potki od ciebie? Mogę kupić potki od ciebie, tylko dosyć drogawe są. Dosyć są drogawe, ale kupmy sobie te 3 potki za 30 tysięcy. To możemy w ogóle wypić. Żeby nam zbytnio już miejsca nie zajmowała. Czekajcie, co się nagrywa? Nagrywa się. No wszystko się nagrywa, dobra. Idziemy dalej, idziemy dalej. No teraz już boss schodzi pięknie. To jest jeden z łatwiejszych bossów w sumie. Kolejny artefakt. Mogłem sprawdzić, co jest tam jeszcze, kurde. A, i nie pomyślałem, bo on i tak znika po wyjściu z lochu, więc on nam jest niepotrzebny. On jest nam niepotrzebny w żaden sposób. Idziemy dalej. Idziemy, kochani, dalej.
No. No i weź już się. Możecie trzeba mocno? Ja go w sumie jeszcze chyba nie spotkałem. Ciebie chyba trzeba przeskoczyć po prostu. Ciebie po prostu trzeba chyba przeskoczyć i wtedy już. Wtedy już jest luzik, no. Aha. Świetnie, kurde, no. Zajebiście. Wchodząc do lochu spadłem. Miło gra. Milusia, nie powiem. Tyk. Ciebie trzeba wykończyć, bo ty nam tutaj zanieczyszczasz troszeczkę to wszystko. No to możemy wywalić, to jest nam niepotrzebne w żaden sposób. Stanie jak barszcz, to też w sumie to już jest też nie jest nam potrzebne. Dobra, bierzemy itki. W sumie te itemy też nam nie są potrzebne, ale okej. Kolejna podka. Troszeczkę inna podka niż ta, co mieliśmy, szkoda. Szkoda. Dobra, jesteśmy już przy bossie. Idziemy, robimy takiego speedruna totalnego. Nasiadło. Aha. Dobra, idziemy. Dobra. To jest opowiadanka. Opowiadanka nas tutaj nie interesuje. A może interesuje nas? Może nas nie interesuje. Dziennik przykwiecza 63. Żaden z tuneli nie prowadzi do statku. Zupełnie jakby z jakiegoś powodu się ukrywali. Czytaliśmy to. I co, ja sobie tutaj to wezmę na slot. No kurde, naprawdę. Tak, trzeba go przeskoczyć. Trzeba go po prostu przeskoczyć. Ale gdzie dyga? Nie wiemy go przelecieć, że tak powiem, brzydko. I w łeb shota, w łeb shota. Dobra, dawaj bossa. Nie pyskuj. Dawaj bossa. Stać nas. Mamy 5. A czy jestem lepy? Kurwa, teraz dałeś nam te podki? Naprawdę? 1500, a te dają ile? 2,5, to są lepsze. The fuck? Co tu się kurde odwala? Dobra, lecimy dalej. No, udało się. Nie przeżył tego. Na szczęście tamten tego nie przeżył, w sumie ten też tego nie przeżył. Złota skrzynka, w złotej skrzynce szrot. Szrot, ale nawet wartościowy, no. Tylko czy nam to jest potrzebne naprawdę w tej chwili? Zastanawiam się naprawdę, czy ja to chcę zbierać. Rozumiem, że to jest złota skrzynka i tak dalej, ale... Ale no, to jest niewarte w tej chwili dla nas, no. To jest dla nas w tej chwili niewarte. Dobra. To świństwo i tak tutaj nam nic nie da. Brawo, Shiro. O, ale dobra, wyszło dobrze. Nawet tam się miejsce zrobiło, jeszcze jedno. Nie zanieczyszczaj. Nie zanieczyszczać, proszę. Terenów. Dobra, kolejna podka. Ty jesteś trochę porąbany, ale okej. Ale już się ciebie pozbyliśmy. Już nawet zbytnio nie patrzę na te DPS-y, chcę jak najszybciej to przejść.
A i znów sorki, wybaczcie za to, że w tle coś tam słyszycie, ale znów drukarka chodzi, bo nie zdążyła wydrukować. A że nie mam odcinka. Szaleć ducha, a się przestraszy. Kurwa, logiczne. Że ja wcześniej o tym nie pomyślałem. Nie, ale tak szczerze, to nigdy nie przelatujcie ducha. To nieetyczne. To nieetyczne, kochani. Czy ja mogę zrobić to w skrzynce tu? Nie mogę zrobić tego w skrzynce. Ale pewnie tu mogę. Nie mogę? Dobra, dawaj. Idziemy dalej. Czyli tu już mamy przejście, fajnie wiedzieć. Tam to niestety padnie. No pewnie. Dobra, chyba się przejdę jeszcze i wyleczę przy okazji. Jak mogę. Po co tracić potki? Jak można w ten sposób? Ale naprawdę te itemy dają takiego boosta, jeżeli chodzi o obronę, o wszystko w sumie. O wszystko, no bo jednak no sporo dodaje. Dziennik poszukiwacza 115. Wczoraj znalazłem prawdziwe dzieło sztuki. Nic nie może się równać z jego pięknem. Wyruszam zaraz po kolejny okaz. Coś się błyszczy, jest ciężkie. Nie mam wieści od statku. Dobra, kolejna czytoneczka zrobiona. Idziemy dalej, idziemy dalej. Odkryłem sobie łuczek. Czy my możemy tu odblokować coś? Potrzebujesz portalu? Oczywiście, że tak. Jak to zbyt mało potrzebne? Nie mam. 243 szlamu. Kurde, tyle, żebym wydał. Tyle, żebym wydał. No dobra, tylko pytanie. Czy to będzie boss? Będzie boss pewnie, prawda? Będzie boss. Długo sobie nie pobył. To kurde, no martwi mnie to, że... Amulet generatora grafa i projekt miecza zarodników. Tylko to będzie potrzeba, niestety. Niestety szlamu. A to nas zbytnio nie interesuje. Dobra, bierzemy artefakt i tyle. Oczywiście, Shiro, musiałeś to zrobić, minus 355. No chyba będziemy musieli się przejść, no bo chcemy mieć ten skrót. Chcemy mieć ten skrót. Mnie też również to zbytnio nie cieszy, no ale no jak trzeba, to trzeba, słuchajcie. To czy mamy w ogóle gdzie? No tak niezbyt mamy gdzie. Chyba, że dopiero na 8 zrobimy. Chyba, że dopiero zrobimy skrót na... Kurwa, Will. Will, ty cielaku. Will, ty cielaku. Chyba, że zrobimy ten skrót dopiero na 8 poziomie, to jest chyba 6? Może to jest 8? Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, idziemy dalej. Kto powiedział, że zginiemy? Komu potrzebne te skróty? Żeby sobie w brodę pluł. Dobra, lok podróżnika 7. Dobra, pykło. Czy jakby szlam zaczął stunować, to by było przyjemnie. Jakby szlam zaczął stunować, to by było przyjemnie, nie powiem. No, ty jeszcze żyjesz, naprawdę? Już nie. Już dziadu nie żyjesz. Nie zbieramy tu nic. Ty, ale masz mało, mam życia troszeczkę. Troszkę mało HP. Dobra, żyjemy. Zbieramy szlamik. Wiem, że może z tego leci szlam, ale nie. Chyba ominąłem coś, ale... Dobra, mniejsza.
Tutaj jest przejście. Powinna być czytanka. Dziennik poszukiwacza 451. Tyle wspaniałości. Wszystkie należą do mnie. Moje piękne skarby. Wszystkie moje. Mu odpierdzieliło ładnie. W dekiel siadło. Raczej na dekiel siadło. Dobra, ósmy. Ósmy skrócik. Znaczy skrócik, ósmy poziom. Dobra. Nie żyje Łajza, nie żyje Łajza. Ciebie musimy walnąć. Tylko podka w sumie. W sumie tylko podka, ale artefakt zniknie po wyjściu z lochu, to jest niepotrzebne. Ja sobie wolę wziąć podkę. Ech, Will. I ciapo. Dzięki. Jest tak zrobiona mapa. Dziadowo. To dziadowo. Dobrze jest zrobiona, tylko dla przeciwnika. Nienawidzę tych takich, co ich nie można walnąć, dopóki one w coś nie przypieprzą, naprawdę. Jest po prostu te turlaki to są. I tak samo tych dziadów nienawidzę. Ojej, jej, jej, jej. No w większości HP to ja tracę przez to, że spadłem. Nie chcę dostać obrażeń, ale i tak je dostaję, no. Tak to bywa, widzicie, no, w tym życiu. O, czytaneczka, czyli tam jest boss. Dziennik poszukiwacza 950. Nikt nie ukradnie moich skarbów. Wszystkie należą do mnie. Jest tu ich tak wiele. Potrzebuję więcej. No już naprawdę, naprawdę mu odwala totalnie. Sam fakt, że jest zamknięty i nie może się wydostać. Nagromadzone skarby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oj. Co ci z tego, że ty masz te skarby? Dobra. Myślałem, że to mimik. Już myślałem, że to mimik. O, jakiś ring. Amulet zmącenia, tylko to mnie interesuje w sumie stąd. Bo naprawdę skarby już nas nie interesują. Mamy już tyle kasy, że na luzie. Dobra, z tyłu cię. Pykamy. No, mogę zaglądać tych skrzynek, ale mówię, naprawdę nie interesują już mnie te skarby. Dobra, skrócik. Potrzebujesz skrótu? Oczywiście, że tak. 480. To już nie potrzebuję skrótu. Oj, dziewiąty. Ty ja... Nie! 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 Czy ja wlazłem? Nie! Jezu, nie. Nie. Ja wylazłem. Ja wylazłem. Przypadkowo wylazłem. Chciałem wejść na poziom dziewiąty. Chciałem wejść na poziom dziewiąty, a nie odwalić taką manianę. Jezu. Maniana time. Nie mamy skrótu. No a co komu skrót, powiedział Shiro. Jeszcze szedł to poziom pierwszy. Nie mogę. Nie, nawet się nie będę zastanawiał, po prostu spieprzamy stąd, no. Głupi Shiro, głupi Shiro, głupi Shiro. No zjebałem, no nic nie poradzę już teraz na to. Nie wiem, coś mi się pomyliło, no. Pomyliło mi się, no. To już wiecie, taki odruch bezwarunkowy poleciał, że człowiek wchodzi w portal. To tyle tych portali, że no to człowiek po prostu nie ogarnął. Człowiek nie ogarnął. Kurde, no nie mogę.
No nie mogę, po prostu nie mogę. Tak głupio. Już nic nie zbieram, nic nie. O, dobra, zbieram. Zbieram, tym razem zbieram. Nie kupuję potek już. Kur, jak ja tych slajmów nie trawię. Jak ja tych slajmów nie trawię. To jest po prostu to pojęcie względne. Znaczy względne. Co ja gadam? Kurwa. Nieważne. Umrzyj. Dobra. Tu nie ma przejścia, czyli nic nowego. Co wy mnie kurde kamieniami rzucasz? Gołganie. Mimik, naprawdę? Mimiczku, czy ty jesteś pewny? Pustajmy. A my możemy wchodzić i wychodzić przez te portale bez problemu. No to ja nawet się z nimi czochrać nie muszę, prawda? Prawda. No tylko to są jednak. To jest jednak slime. Slime, szlam. Jezu, ale tak spartoliłem. Aż mi głupio, po prostu jest mi głupio. Naprawdę jest mi głupio, totalnie. Shiro oczywiście. Musiał. Dobra. Skrzynki nas nie interesują. To już jest zrobione, prawda? Portal jest już otwarty, dokładnie. Walimy cię na pyrkę. Nas nie interesuje pewnie. Łuk kompozytowy. Ale on też zniknie. Cholerę mi to. Jezu, no normalnie nie mogę, tak sportoliłem. Aż mi głupio, aż mi głupio. Mówię, gdyby nie te slajmy, to ja bym pewnie się nawet z nimi nie bawił zbytnio. Kurde. Ale one są tak irytujące, slajmy. No kurwa, bez jaj! Wypierdalaj. Mnie zirytował. Też ten ruch Willa to jest lewo, prawo tylko. Albo góra, dół. Nie ma pod skosem. Will nie potrafi pod skosem wychodzić, tylko góra, dół, prawo, lewo. Dobra, siadło. Nie wchodź w portale, Shiro. Nie wchodź w portale. Tak jak Geralt, nie wchodź w portale. Shiro nie lubi portali. Pykło. Tam chyba straciliśmy jeden ten. Jeden szlam. To raczej nie. Aha. Czyli czasem znika samoistnie ten portal. Byśmy nie mogli wyjść. Dużo HP straciliśmy. Mamy potki, więc się nie przejmuję, ale jednak. Już chcę szybko to zrobić, już mi nie wychodzi. Już mi nie wychodzi. Dobra, znów żeśmy nie trafili.
nie żyje. Ale o dziwo jeszcze nie padliśmy ani razu. Chociaż może nie mówić hop. Może nie mówić hop. Slime są irytujące. Wszystkie, jak jeden mąż. Jak jeden mąż. Dobra, znów siadło. Lecimy szybko do pokoju. 250 mamy już chyba. Przekręty przedmiot wymagany... Kurwa, naprawdę? Jeden przeklęty przedmiot, czy dwa w sumie przeklęte przedmioty. Czyli coś trzeba zbierać. Coś trzeba zbierać. Nie jest potrzebne. Dobra, są przeklęte. Są przeklęte, żeby nie było. Mam, wróciłem z przeklętym przedmiotem. Tak, chcę. Weź sobie to i weź sobie to. Szóste piętro odblokowane. Oż ty gałganie, bo on do piekła. Amulet piorunów, który chyba nie zniknie. Nie, nie zniknie. Fajnie. Siódme piętro, prawda? Prawda. Siódme piętro, na którym już byliśmy, i Shiro w Spartarium. O, wyleciało. Nie lubię latających. Antypatia. Antypatia, dobra. Znów nie trafiliśmy niestety chyba. A jednak trafiliśmy. Dobra, dajcie mi przekręt. Czy tak raczej już nie wyrobię na 400 ileś szlamu. Raczej w to nie wierzę. No co teraz masz za blisko, czy za daleko? Naprawdę, Will? Idziemy w górę. O, grzesz czytankę, dziennik poszukiwacza. Dziennik poszukiwacza 950. Nikt nie ukradnie moich skarbów. Wszystkie należą do mnie. Jest tu ich tak wiele. Potrzebuję więcej. O, to już chyba czytaliśmy. To już czytaliśmy raczej. No, przeleciałem ducha. Ślepy zaułeczek. Drugi to już niestety. Ach, cię złapałem. Ach, cię gnoju złapałem. Nie będę czekał na ciebie. Otka, dobra. Kurde, ty mi tam nie machaj tak tymi łapami. Szlamik, dawaj szlamik, 105. No i nie wyrobimy się, nie ma opcji. Niestety się nie wyrobimy. Chyba nawet już nie muszę walić. W tym miejscu chyba... Dobra, odpuściliśmy, w ogóle jest nowy boss.
O nie, Garen! Garen, uspokój się. Jaki słaby ten Garen. Rozwój osobisty. Odblokowano osiągnięcie. To jest ostatni boss? Dziewiąty. Lok podróżnika, dobra. Ja już widzę, że nam się kończy czas odcinka. Ja nie wiem, czy ja zdążę zrobić jeszcze jeden, powiem szczerze. Bo idę do pracy. Jadę do pracy i nie wiem, czy się wyrobię. Kurde, no. Czy się nie wyrobię. Dobra, moi drodzy. Ja tutaj ten odcinek zakończę. Żeby nie było, zakończę go. Nie dlatego, że się wycofuję, ale zaczniemy sobie już od lochu 9 w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie już ostatnim z Moonlightera, że sobie już zakończymy tą serię. Akurat to wskoczy dzisiaj i jutro Katie Rain i byłyby zakończenia dwóch serii. No, przynajmniej postaram się zrobić właśnie tak, jak wam w tej chwili mówię. Ale na daną chwilę dzięki, moi drodzy. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się widzimy już w następnych seriach. W sumie jeszcze z jednego odcinka Moonlightera, ale to mam nadzieję, że już będzie ostatni i sobie już będziemy mieć tam spokój, nie? Więc no. Dobra, trzymajcie się i do następnego razu. Hej, hej!